Hej, cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego jeszcze na moim kanale nie było, ale dużo osób prosiło o filmy tego filmiku. Jest to haul zakupowy. I teraz uwaga! Wszystkie rzeczy, które pokażę w tym odcinku są ze strony naked.com. I tutaj mam dla Was również niespodziankę, ponieważ na wszystkie produkty w tym sklepie macie 20% kod rabatowy. Tutaj macie, jak się go pisze, juliak20.pl. Wpisując ten kod, macie 20% zniżki na wszystkie ubranka w tym sklepie. Na wszystkie produkty, ponieważ oprócz ubrań są tam również akcesoria. Wszystko możecie właśnie zobaczyć na naked.com. I nie przedłużając, przejdźmy do filmiku. Zacznę może na początku od sweterków, ponieważ mam 3 sweterki. I oczywiście pokażę Wam taki krótki jakby, jak się układają u mnie na ciele oraz zdjęcia, które zrobiłam w tych rzeczach. I pierwszy sweterek, jaki Wam tutaj pokażę, zdejmę go z wieszaka, tak dobry pomysł. Jest to taki fajny sweterek, nie wiem, taki jasny, to nie jest jasny, brązowy, to jest taki brązowo-szary, może tak. I powiem Wam o nim, że on jest naprawdę cudowny. Cudowny na jesień, cudowny na zimę, na wiosnę również będzie idealny, bo jest pod szyją taki troszeczkę wyższy. Mi się bardzo podobają takie rzeczy z takimi troszeczkę wyższymi, nie wiem, jakby to nazwać, kołnierzykami pod szyją, są naprawdę cudne. Oraz na końcu mamy taki bardzo fajny, duży rękaw. Jak jest zimno, można schować tam łapkę i to jest naprawdę idealne. I oprócz tego jest bardzo długi, tak jak widzicie, bo nie mogę pokazać całego w kadrze. Jest bardzo długi i cieplusi, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi takich bardzo długich rzeczy, można sobie przód wsadzić w spodnie. Tak jak to macie tutaj na zdjęciach, które robiłam, ja sobie wsadzam właśnie przód w spodnie i to naprawdę wygląda cudownie. Parę dodatków i naprawdę może być mega. Sweter jest zupełnie czysty, bez żadnego nadruku, jedynie na metce, która jest w środku, macie logo sklepu. I tak jak mówię, naprawdę ten sweter jest moją miłością, kocham go. Jak nałożymy pod niego podkoszulek, jeżeli będzie zimno, to można śmiało śmigać w podkoszulku i w tym swetrze. Naprawdę sztos. Kolejnym sweterkiem, jaki Wam pokażę, jest to sweterek już troszeczkę innego kroju, ponieważ każdy ma inny krój. Taki ze ściągaczami. I tak, ma ściągacze na rękawach, więc jeżeli nakładamy na rękaw, to mamy tutaj taki fajny, taki bufiasty. To mamy tutaj dużo miejsca, a tutaj jest tak fajnie zaciśnięty, więc bardzo fajnie też wygląda, jak się ma na ręce jakiś zegarek, bo można bardzo ładnie odsłonić. No i na dole też ma ściągacz. Więc na dole też się fajnie ustawia. Tutaj też oczywiście wkleję Wam zaraz zdjęcie. I on, tak jak widać, jest takiego koloru jasny, brązowy. Bardziej się różni od tego. Tak samo materiałem, ponieważ ten mamy poprzedniego materiału. Jak macie na zbliżenie, zresztą wstawię Wam wstawkę. Jest strasznie mięciutki i milusi. A ten drugi jest w ogóle zupełnie inny. Jest troszeczkę twardszy, ale również bardzo fajny. Kolor też, tak jak widzicie, znacznie się różni, ponieważ jest to brązowy, taki wcielisty wchodzący, nie wiem, ale też jest naprawdę cudowny. I jeżeli mam powiedzieć tutaj, to dekolt jest troszeczkę inny. Dekolt jest zupełnie inny, ponieważ jest większy, jak widać, ale to nie jest taki dekolt, że tutaj jest strasznie będzie dużo widać, tylko jest taki naprawdę bardzo fajnie dopasowany i super wygląda. No i tak samo mamy metkę naked i powiem Wam, wszystkie rzeczy, które mam, są w rozmiarze S, a ja mam około 1,65 m i wszystkie są na mnie dobre, także tutaj nie było problemu. Jeszcze chciałam wspomnieć, że jak widać, rękawy, jak się podniesie rękę, mamy takie fajne skrzydło, teraz to jest w sumie modne chyba. Przynajmniej dla mnie to super wygląda i też bardzo lubię tego typu sweterki i on naprawdę też jest cudowny. Zresztą mam sama podobny już wcześniej kupiony i podejrzewam, że go widzieliście, ale ten naprawdę jest bardzo fajny. Oczywiście linki do tych produktów, które pokazuję, będą w opisie. Do wszystkich produktów będą w opisie, jeżeli chcecie kupić taki sam. Ale zobaczcie też na inne rzeczy, ponieważ też można wychwycić bardzo fajne rzeczy. I ostatnim sweterkiem, jaki mam, jest to taki różowy sweterek. I tak, Julia Kostera i różowy, troszeczkę tak inaczej, ponieważ zazwyczaj nie noszę takich mega kolorowych rzeczy, ale stwierdziłam, że często zmienić, bo w kółko chodzić w czarnych rzeczach, to przecież to jest nudne, halo.
Tak, kupiłam różowy sweterek i zapomniałam wam wspomnieć, że ja wybrałam takie kolory do tych rzeczy. Oczywiście kolorów jest pełno. Jeżeli wejdziecie w linka, to obok możecie sobie wybierać kolorki, jeżeli ten wam się oczywiście nie podoba, a podoba wam się wzór i materiał. I teraz tak, tutaj na wszystkich macie tak zbliżenia. Ten materiał jest strasznie zbliżony do tego jasnobrązowego sweterka, jednak jest troszeczkę miększy. I sweterek znaczy się różni, ponieważ jak widzicie, jego dekolt jest troszeczkę większy. I jeżeli macie taki sam problem jak ja, że dekolty to nie jest wasza mocna strona, to bardzo fajnie wygląda, jak się lekko go tak obsunie, że widać ramiączko. Też bardzo fajnie do zdjęć, czy na co dzień gdzieś na takie eleganckie. Też jest bardzo ładne. I on jest taki luźniejszy, ponieważ widać tutaj na dole też ma taki ściągacz i jest krótki. Zobaczcie zresztą, jakie zdjęcie w nim zrobiłam, bo ma kolory naprawdę cudowne. Co do rękawów. Są to takie zwykłe rękawy, na dole nie ma jakichś mega dużych ściągaczy. Oczywiście są takie malutkie tutaj jakby, ale naprawdę dobrze to moim zdaniem wygląda. I metka jest troszkę inna, bo wygląda tak. Jak widzicie, też jest to rozmiar S i też jest na mnie dobre. I jest naprawdę cudny, jeszcze takiego sweterka nie miałam, jeszcze takich rzeczy nie miałam. Także naprawdę polecam zobaczyć, jak teraz widać, że jest krótszy z przodu niż z tyłu. Jest naprawdę piękny i możecie go również obczaić w linku na dole. Dobrze, teraz przejdźmy do... W sumie pokażę wam jedną rzecz, ponieważ kupiłam jedno jakby dodatek, nie umiem mówić... Tak. Wybrałam jeden dodatek i są to okulary, które już mogliście zobaczyć, chociaż nie wiem w sumie. Są to zarąbiste okulary przeciwsłoneczne. Wzięłam je specjalnie do zdjęć, ponieważ takich jeszcze nie mam. I one są takie, strasznie mają specyficzny kształt, takich jeszcze nigdy nie miałam i mega wyglądają na zdjęciach. Tutaj macie zdjęcia w tych okularach oraz jeszcze w rzeczach, które wam zaraz pokażę. Ale okulary są naprawdę cudowne, mi się strasznie podobają. Ich kolor w ogóle, że są takie różowe, jak się patrzę, to też widać różowe. Wiecie, patrzę, może teraz powiedzieć dosłownie, że patrzę na świat przez różowe okulary. I tak naprawdę są bardzo fajne, mogę nawet przybliżyć. No, nawet widać lekką, tak, o, widać lekką różową poświatę. I naprawdę te okulary są cudowne, fajnie wyglądają do zdjęć, fajnie wyglądają do musicali. Są takie prestiżowe. Lecąc dalej, pokażę wam koszulki na krótki rękaw, ponieważ mam dwie i są naprawdę fajne, mi się mega podobają. Jedna to jest taka koszulka z takimi X-ami na biuście i bardzo fajnie wygląda. Oczywiście to jest dla osób z dystansem, ja mam w nich jeszcze zdjęcie, zresztą tak podsumowuję, że mam zdjęcie, skoro tu obok wam pokazuję. I też to jest rozmiar S, będę za każdym mówić tak, wszystko to rozmiar S, jak mi nie wierzycie, to zobaczcie. I ta koszulka jest cudowna, bardzo fajnie wygląda, X-y są właśnie w idealnym miejscu i ona jest po prostu, szczerze, to nie jest krótka, nie jest też jakaś długa, to jest taka idealna koszulka, także ta koszulka teraz jest moim faworytem i ta koszulka to serio moje love, bardzo mi się ona podoba i na pewno będę w niej chodzić. To na pewno do szkoły czy gdzieś, bo naprawdę jest fajna, taka z dystansem. I tak, kolejna koszulka też jest czarna, ale spokojnie, jeżeli wam się podoba to z X-ami, a nie chcecie czarnej, to inne kolory też są, tak samo z różą. Ja mam różę różową, jest również róża czerwona oraz inne kolory tej koszulki, na przykład biały też super wygląda moim zdaniem. I ta róża idealnie układa się tak na środku i też jest bardzo elegancka, taka drobna ta koszulka. Mi się też mega podoba, jak widać, super wyglądam. I ona też jest tak jak normalna koszulka, nie jest krótsza, nie jest dłuższa, jest taka akurat idealnie dopasowana. Zresztą i tak jak każdą koszulkę wsadzam w spodnie, moim zdaniem to fajniej wygląda, więc naprawdę możecie sobie ją też obczaić, bo jest też bardzo, bardzo fajna. Lecimy już z końcóweczką, ponieważ zostały trzy rzeczy i pokażę wam teraz bluzę. Jest to bluza, tak naprawdę bluza zwykła z kapturem, ale jej kolor to normalnie wygryw. Kochani, to nie jest czerwony, ani to nie jest pomarańczowy, to jest taki rudy, dosłownie rudy. Jeżeli chodzi o jej materiał, to... Te poprzednie koszulki to jest taki normalny, zwykły materiał, tak jak mają normalnie t-shirty, a materiał tej bluzy to naprawdę jest taki sztosik. Jest bardzo fajna, też taka przyjemna, w niej nie jest wcale jakoś super gorąco, nie jest w niej super zimno, także jest taka idealna. I kolor naprawdę mnie urzekł. Oczywiście, jeżeli ten kolor wam nie pasi, to są inne, ale jest cudowna. Oczywiście ściągacz ma tutaj na rękawach, ściągacz ma tutaj na dole,
Oraz tutaj wzięłam tym razem, tak jak wiecie, bo osoby, które mnie znają, to zawsze biorę sobie większe bluzy w rozmiarze M, ale tą bluzę wzięłam w rozmiarze S, ponieważ chciałam mieć taką dopasowaną bluzę, a nie taką za dużą, bo wiecie, jej za dużo rzeczy to jest normalnie, tak? I ona jest naprawdę fajna, ma oczywiście standardowo kaptur oraz dwa paski, które zazwyczaj wiążę w kokardkę, to wygląda naprawdę super. Tego koloru też jeszcze w mojej szafie nie było, ale jak widzicie teraz będzie, ponieważ trzeba przecież wyglądać inaczej, nie można w kółko chodzić w tych samych kolorach, bo to już jest nudne, a naprawdę na wiosnę, która już idzie wielkimi krokami, będzie cudowna, nie będziecie wyglądać tak jak wszyscy, będziecie wyglądać oryginalnie. Na tej stronie naprawdę można znaleźć super oryginalne rzeczy, jeszcze oryginalne kolory, tam macie taki wybór, że szok. Tak samo jak z moją bluzą, którą chyba polubiłam najbardziej. Jest to taka bluza, która jest jakby, tak jak widzicie, też ma kołnierzyk taki troszeczkę większy. Tutaj ma napis chyba Cool Girl, bo oczywiście noszą go same Cool Girl, typu ja. I wzięłam sobie taką żółtą, ponieważ od dawna ciągnęło mnie do żółtych rzeczy. Szczerze, początkowo chciałam zamówić tą poprzednią bluzę pomarańczową, ale jak zobaczyłam tą bluzkę, to stwierdziłam, że ruda będzie idealna do tamtego, a pomarańczowo-żółta będzie idealna do tej. Ona jest cudowna. Tu jest troszeczkę krótsza i jak widzimy jest tak zawinięta w sumie, ale to fajnie wygląda. Na rękawach oczywiście ściągacze. I jak widać, rękawy są dłuższe od bluzy. Co nie zmienia faktu, że bluza dalej jest naprawdę cudowna i też można wsadzić ją spokojnie w spodnie, też to będzie spokojnie super wyglądało. Także ta bluza to normalnie sztos. A jeżeli oczywiście kolor Wam nie pasuje, to są jeszcze inne, są niebieskie, które też są cudowne. Musicie to koniecznie laski zobaczyć. I pomyliłam się mówiąc, że są ostatnie trzy rzeczy, ponieważ są ostatnie cztery rzeczy, czyli teraz zostały dwie rzeczy. I ostatnimi rzeczami jest to t-shirt, który również zapomniałam Wam pokazać. On będzie idealny na lato, po prostu będę go na pewno nosić. Jest on również żółty, ponieważ w sumie lato i żółć to tak mi się fajnie kojarzą. Ale to nie jest zwykły t-shirt, bo oprócz tego, że tutaj normalnie jest tak wszystko ładnie, to ma odsłonięte plecki. Tak, całe plecki są odsłonięte. Więc również szczerze, moim zdaniem, jak będę szła gdzieś na basen czy na plażę w wakacje, to tej koszulce na pewno się nie zapocę i ona będzie po prostu idealna. Jest też właśnie żółta, ponieważ brakowało mi tego koloru w mojej szafie i naprawdę moim zdaniem jest cudna. Materiał jest inny niż materiał normalnych koszulek, ale też jest bardzo fajny. Także mi się bardzo podoba. A teraz przejdźmy do ostatniej rzeczy. Ostatnią rzeczą jest sweterek i może nie do końca sweterek, co bardziej koszulka, którą już na musicali pytaliście, ponieważ nie mogłam się oprzeć, żeby nagrać coś w tej koszulko-sweterku. I już na musicali były pytania, gdzie to kupiłaś, gdzie kupiłaś? No to uwaga, że Wam odpowiadam. Na naked.com. To jest również rozmiar S i to nie jest zwykła koszulka, ponieważ to jest koszulka taka o... Ona jest krótsza tutaj w pasie, więc widać brzuch, ale nie bójcie się, bo jeżeli nie lubicie odsłoniętego brzucha, to nie ma problemu, żeby nałożyć pod spód jakąś koszulkę czy jakiś podkoszulek, żeby po prostu go zasłonić, ale ona też jest cudowna na wiosnę czy nawet na lato, chociaż ja i tak będę w niej chodzić w zimie, nagrywać różne rzeczy i ona jest taka cudna, ponieważ ma odsłonięte całe ramiona. Nakładacie ją tak, ona nigdzie Wam nie spada, to idealnie się dopasowuje, nie spada. Rękawy są takie obcisłe, to też jest dosyć obcisłe, więc bardzo ładnie podkreślają wszystkie kształty. I naprawdę ta bluzka to jest wygryw. Już dużo osób też o nią pytało, bo naprawdę jest bardzo fajna. Oczywiście możecie zobaczyć w linku w opisie. Tak, to na tyle z tych rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Jeżeli coś Wam się bardzo, bardzo spodobało, napiszcie w komentarzu, co to było i która rzecz jest Waszym zdaniem najlepsza. Koniecznie wpadajcie na naked.com i nie zapomnijcie o 20% kodzie rabatowym ze zniżką, ponieważ jeżeli wiecie, można gdzieś zaoszczędzić, no to warto, a wystarczy wpisać tylko juliak20.pl i już macie od razu taniej, także jeżeli lubicie sweterki, lubicie wszystko, każde ubranie jest cudowne, tak jak dla mnie było ciuchy, to jest w ogóle coś cudownego, to koniecznie obczajcie. W opisie, tak jak już mówiłam 15 tysięcy razy, wiecie, ja lubię się powtarzać, macie link i do tych wszystkich rzeczy stąd, i do ogólnie sklepu.
Także, jeżeli podobał Wam się ten haul, chcecie więcej hauli, koniecznie piszcie mi to w komentarzu, jak i również proszę Was, żebyście zobaczyli, wpadli na mojego Instagrama, ponieważ tam pojawią się te fotki, co tutaj były, może nie wszystkie naraz, ale na pewno już jest parę fotek, które tutaj się pojawiły, oraz na mojego Snapa, ponieważ tam się dzieje dużo fajnych rzeczy, oraz na moje musicali, to już jest standard. Dzięki za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa, kocham Was!